Pokażę teraz, jak dodawać do strony realizację projektów. I po zalogowaniu do naszej strony mamy nasz panel. I w tym systemie WordPressa, w którym pracujemy, dodawanie realizacji będziemy dodawać w zakładce wpisy. Wpisy, w posty i tak dalej. Aby dodać nowy wpis, czyli nową realizację, klikamy tutaj dodaj lub wpisy, dodaj nowy. Otwiera nam się edytor, gdzie wpisujemy nasz tytuł pierwszej realizacji. Tu możemy wkleić tekst lub dodać jakąkolwiek inną informację w postaci, tu klikając w ten plusik, wybieramy akapit, obrazek, nagłówek, cytat, lista, okładka, galeria itd., itd. Jest tego trochę, ale teraz nie będę wszystkich pokazywał, to sobie trzeba przeklikać i zobaczyć sobie. Najczęściej stosowane to akapit i obrazek lub galeria. Więc po wprowadzeniu tekstu klikam na galeria, pojawia mi się blok z galerią i tu jak już mamy dwa bloki, to tutaj jest taka opcja, gdzie można przesuwać bloki chwytając lub klikając w strzałki. Wtedy one zamieniają się miejscami. To działa trochę jak takie klocki. Oprócz tego tutaj mamy różne opcje dotyczące danych bloków. Na razie też nie będę wnikał tutaj. Chciałbym się skupić na tej galerii. Więc jeśli jestem już utworzyłem blok galerii, mogę wysłać nowe zdjęcia z mojego komputera lub wysłać lub wstawić zdjęcia, które już mam w bibliotece mediów. Ja skorzystam teraz z tej drugiej opcji. Jestem w bibliotece mediów i zaznaczam zdjęcia, które chciałbym umieścić. Klikam stwórz nową galerię, zatwierdzam, sprawdzam i jeszcze raz klikam wstaw galerię. Galeria została wstawiona i teraz przejdziemy do opcji, żeby to ładnie wszystko sformatować. Po prawej stronie mamy opcję danego bloku. Jak się przełączę, zobaczcie, to zmieniają się też opcje, ponieważ te opcje dotyczą danego bloku aktywnego. Jeśli jesteśmy w bloku galerii, to pierwsza rzecz, możemy regulować sobie ilość kolumn. Bardzo fajna rzecz. Dopasować sobie do ilości zdjęć, czy do tego, jak nam to się podoba i tak dalej. Przecinaj obrazki zostawimy. I ważna rzecz, odnośnik do. Wybieramy plik multimedialny. To spowoduje, że zdjęcia będą klikalne, to znaczy będzie można je powiększyć klikając na stronie. Przechodzimy do opcji dokumentu i tu mamy dwie ważne rzeczy. Oprócz tego, że wybieramy sobie kategorie, tagi, dwie najważniejsze rzeczy to jest obrazek wyróżniający. Jest to taki reprezentant naszego postu. On będzie, ten obrazek będzie zdjęciem naszego postu. A druga rzecz ważna to jest zajawka. Ważne jest, żeby tą zajawkę wprowadzić, ponieważ ta zajawka jest wprowadzeniem do postu i umożliwia nam wprowadzenie krótkiego tekstu tutaj. Ponieważ jeśli nie wprowadzimy tej zajawki, system sam wprowadzi tą zajawkę z tekstu, który mamy tutaj, ale będzie go więcej, więc lepiej samemu wstawić mniej, żeby ładnie to wyglądało. Dobra, wybieram jeszcze obrazek wyróżniający i w sumie mogę teraz opublikować tą realizację, ten post. Klikam opublikuj, potwierdzam jeszcze raz opublikuj i post został opublikowany. Wszystkie wpisy to są wszystkie nasze posty, które wprowadziliśmy. Możemy podejrzeć teraz, jak to wygląda. Jak widać, tutaj jest nasz projekt wprowadzony, obrazek wyróżniający, zajawka. No i zobaczmy dalej. I mamy zdjęcia, nasz tekst. Zdjęcia są klikalne, proszę.